Szanowni Państwo, witam Państwa na przedostatnim spotkaniu w tym semestrze. Dzisiaj będziemy mówić o zmianach przestrzennych na rynku motoryzacyjnym w XXI wieku. I witamy naszego prelegenta, zaprzyjaźnionego, można tak powiedzieć, wydziału od początku jego istnienia z profesorem Kolnikiem. Mieliśmy kontakty, no nie my osobiście, ale jeszcze profesor Gorzelak i oczywiście z obecnym szefem wydziału, z profesorem Kurskim. Także bardzo serdecznie zapraszam. I profesorem Stryjakiewiczem, tak. No, właściwie mamy wieloletnią tradycję kontaktów. Także zapraszamy do prelekcji, 40-45 minut, a później dyskusja. Proszę. Dziękuję panu profesorowi. Szanowni Państwo, chciałbym dzisiaj Państwu przedstawić prezentację dotyczącą zmian przestrzennych na rynku motoryzacyjnym w XXI wieku. I ten okres jest wybrany nie tylko ze względu na to, że jest okresem względnie bliskim nam ze względu na odległość czasową, ale także ze względu na skalę zmian, jaka dokonała się w tym okresie. Oczywiście te zmiany, które pokażę, są jakaś tylko część, nie da się 40-45 minut pokazać całości zmian, ale myślę, że ta prezentacja częściowo pozwoli nam podsumować na temat zakresu reorientacji, regionalizacji przemysłu motoryzacyjnego i rynku motoryzacyjnego na świecie. Cała prezentacja jest efektem moich indywidualnych badań, ale także badań zespołu, ponieważ pokazuje książkę Polska Rzeczpospolita Samochodowa, którą wydaliśmy w tym roku. Wydawnictwo tabularne na motowe z dużą liczbą map, wykresów, diagramów, fotografii. Książka, która opisuje to, co się wydarzyło w Polsce, nie tylko z polskim przemysłem motoryzacyjnym, ale w ogóle z rynkiem samochodowym w okresie ostatnich 30 lat, z szczególnym uwzględnieniem okresu po wejściu do Unii Europejskiej. I to wydawnictwo Polarne Naukowe jest efektem naszych badań, które wcześniej prowadziliśmy w ramach projektu Polarnego Centrum Nauki. Ten projekt z kolei zakończył się publikacją książki wydawnictwa Autorskiego na temat przemian rynku motoryzacyjnego w państwach rozwijających się gospodarkach wschodzących z szczególnym uwzględnieniem Polski. Zacznę od celu prezentacji, przedstawienia źródeł danych, a następnie postaram się opisać najważniejsze zmiany z punktu widzenia dwóch skal przestrzennych, z punktu widzenia skali globalnej i tu chciałbym zwrócić uwagę na przesunięcia regionalne w układzie międzynarodowym i z punktu widzenia skali krajowej, polskiej, bo to z pewnością jest bliższe Państwu, nam wszystkim, ale też Polska jako rynek samochodowy jest w pewnym sensie specyficzna, oryginalna na tle innych państw i na koniec przedstawię podsumowanie. Celem tej prezentacji i mojego wystąpienia jest identyfikacja najważniejszych zmian przestrzennych na rynku motoryzacyjnym w tych dwóch skalach przestrzennych, o których mówiłem, ale też próba wyjaśnienia tych zmian, wyjaśnienia przyczyn tych zmian. Nie zawsze daje się wyjaśnić z takim dużym poziomem istotności statystycznej, ale możemy formułować pewne z pewnością hipotezy pośrednie w oparciu o materiał, który gromadzimy. Motoryzacja, rynek motoryzacyjny jest zagadnieniem, problematyką, która jest trudna do badania ze względu na jakość danych i sposób ich gromadzenia. My korzystamy z danych organizacji międzynarodowych, to jest jedno z najważniejszych źródeł informacji o tym, co się dzieje na rynku samochodowym, czyli Międzynarodowa Organizacja Producentów Pojazdów Samochodowych oraz Europejskie Stowarzyszenie, którym są organizacje krajowe z kolei, ale także istnieją pewne źródła danych, które mają charakter społeczny, otwarty, czy są tworzone przez grupy społeczników, ale także firmy prywatne, od których z kolei na przykład agencje energetyczne, rządowe te dane kupują i później publikują w swoich rocznikach statystycznych. Więc opisywanie tego
sektora tej problematyki wiąże się z koniecznością konfrontowania i pozyskiwania danych z różnych źródeł najczęściej, co nie ułatwia często analiz. Dodatkowo, gdy patrzymy na skalę Polski, problemem jest oczywiście jakość polskiej statystyki, o której też kilka zdań powiem. My korzystamy z naszej autorskiej bazy danych, która jest przetworzoną bazą danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów, którą pozyskaliśmy za mniej więcej okres około 15-16 lat i bardzo szczegółowa baza danych na każdym pojeździe zarejestrowanym, więc składająca się z ponad 30 milionów rekordów pierwszych tabeli danych, wymagające jednak wielu takich procedur poprawiających czy weryfikujących informacje ze względu na jakość danych ewidencyjnych. Przejdę więc do prezentacji. Na slajdzie będę pokazywał głównie materiały graficzne, mapy, wykresy, a słowo postaram się Państwu wykonać opisu tego, co będzie pokazywać na slajdzie. Kluczową zmienną elementem, od którego powinniśmy w ogóle zacząć opis rynku motoryzacyjnego, jest wielkość właśnie floty samochodów osobowych, czy floty pojazdów, czy parku samochodowego, różnie jest to określane, czyli liczby samochodów zarejestrowanych na świecie. Jest bardzo trudno takie dane pozyskać, bo nie są gromadzone przez wiele instytucji międzynarodowych, natomiast w tej źródle data, bo w tym źródle te informacje się znajdują. I w roku 2000, na początku XXI wieku, mieliśmy na świecie ponad 750 milionów pojazdów zarejestrowanych. I ten okres od końca II wojny światowej to był okres względnie stabilnego wzrostu, przyrostu w poszczególnych dziesięcioleciach rzędu 150-170 milionów pojazdów, poza okresem lat 60., kiedy jeszcze po tym pierwszym dziesięcioleciu, po II wojnie światowej, rynek motoryzacyjny rozwijał się względnie powoli. Rynek amerykański oczywiście rozwijał się jeszcze przed II wojną światową, po II wojnie światowej też było dynamicznie rozwijające się rynki europejskie, plus następnie rynek japoński, później rynek Korei Południowej i tym sposobem ta liczba pojazdów zaczęła się kumulować do coraz większej wartości i coraz większej skali. Gdy zestawimy te dane z okresu sprzed 2000 roku z tym, co się wydarzyło po 2000 roku, to mamy bardzo duże przyspieszenie, bardzo duże przyrosty, gdy patrzymy na liczby bezwzględne. Bo od 2000 roku do roku 2009 odnotowaliśmy przyrost o ponad 700 milionów pojazdów. W okolicach roku 2010 została przekroczona bariera 1 miliarda pojazdów zarejestrowanych na świecie. W tej chwili to jest około 1,5 miliarda pojazdów. Co pokazuje, że całe pierwsze stulecie masowienia motoryzacji, czyli okres od roku 1900 do 2000, to jest mniej więcej podobna liczba przyrostu, nieco większa niż te ostatnie, czy pierwsze 20 lat po roku 2000. Mamy 752 i 738 milionów pojazdów różnych okresach, różnych długości. Interesujące oprócz tej zmiany skali parków samochodowych, liczby zarejestrowanych pojazdów jest to, jaki jest rozkład przestrzenny tych procesów. Te tradycyjne rynki motoryzacyjne na świecie to jest przede wszystkim ta wielka triada regionalna, trzy zasadnicze regiony: Europa Zachodnia, Ameryka Północna i Azja Wschodnia, przede wszystkim Japonia, do której później dołączyła Korea Południowa. I te trzy regiony w roku 2000 odbierały za 70% zarejestrowanych samochodów na świecie. Jednocześnie mając na swoim terytorium około 17% populacji.
Czyli względnie duży poziom koncentracji tych rozwiniętych i powiedziałbym z punktu widzenia motoryzacyjnego tradycyjnych rynków samochodowych, których też działały, z których pochodziły główne firmy produkujące samochody. Zdecydowanie, może nie zdecydowanie, ale większy rynek północnoamerykański, Japonia 73 miliony pojazdów, dalej Niemcy i pozostałe państwa Europy Zachodniej. W roku 60 to było aż 85%, w roku 80 79%, więc ta rola państw rozwiniętych z roku na rok, z dziesięciolecia na dziesięciolecie spadała. Przy czym tempo tego zmniejszania się tej roli udziału było niższe niż to, co się wydarzyło właśnie w ostatnich 20 latach, bo okres od 2000 do roku 2019 to jest spadek udziału z 70 do 45%, czyli mniej niż 50% samochodów zarejestrowanych, pojazdów zarejestrowanych w roku 2019 to pojazdy zarejestrowane w tych trzech regionach. Spadki udziału poszczególnych części widoczne także tutaj przedstawione przeze mnie, największy to około 11 punktów procentowych w przypadku północnoamerykańskiego rynku, który osiągnął maksymalny poziom nasycenia wcześniej niż rynki europejskie i rynek Azji Wschodniej. I pytanie jest oczywiście o to, kto w takim razie odpowiada za ten przyrost. I mamy pięć takich zasadniczych obszarów. I przede wszystkim, oczywiście, jak się pewnie większość z Państwa domyśla, tym głównym rynkiem, obszarem, w którym rejestruje się obecnie najwięcej pojazdów, to jest rynek chiński. W roku 2019 zarejestrowanych ponad 250 milionów pojazdów w tym kraju. W tej chwili już za rok 2023 przekraczamy 330 milionów pojazdów. Przyrosty roczne rzędu do 25 milionów, 30 milionów pojazdów zarejestrowanych nowych. Więc jest to rynek najbardziej dynamiczny, który w okresie 20 lat urósł o ponad 240 milionów pojazdów, ale nie tylko ten rynek, bo jeszcze doliczymy Indie i kraje ASEAN, to mamy kolejny przyrost o ponad 100 milionów pojazdów. Ameryka Łacińska, tylko te trzy największe kraje, Meksyk, Brazylia i Argentyna, to jest przyrost o 70 milionów i Europa Wschodnia i Środkowo-Wschodnia, to jest przyrost o około 80 milionów pojazdów, co łącznie daje wzrost znaczenia tych państw rozwijających się na różnym etapie oczywiście, bo tych państw porównują się rozwoju czy PKB per capita Polski z PKB per capita Indii, ale są to łączne kraje to, że w tym okresie 2000-2019 przechodziły one okres tak zwanej pierwszej rewolucji motoryzacyjnej, czyli odgrywał na tym rynku rolę przede wszystkim powód pierwotny, a więc zachowanie samochodu przez pierwszych użytkowników tych pojazdów. To się oczywiście przekłada na poziom motoryzacji, czyli na wartość wskaźnika, który jest powszechnie używany do porównywania państw, innych terytoriów w skali lokalnej, miast czy suburbiów z miastami. I jest też jakąś miarą obciążenia środowiskowego, obciążenia infrastrukturalnego poszczególnych terytoriów. I w tym okresie ostatnich 20 lat te największe przyrosty grupy państw rozwiniętych, względnie rozwinięte obserwowały się w Korei Południowej, która ten okres umocnienia motoryzacji jeszcze przeżywała po 2000 roku. Spośród tych wszystkich państw, które mamy na tym okresie, najpóźniej rozpoczęła proces umocnienia motoryzacji i większego przyrostu liczby samochodów. Jednocześnie widać, że część z państw wysoko rozwiniętych miała względnie niewielką dynamikę wzrostu. Te średnioroczne przyrosty w okresie 2019 w Stanach Zjednoczonych czy Białym były już względnie nieduże, co wynika właśnie z osiągnięcia maksymalnego poziomu nasycenia rynku. Kraje europejskie nieco wyższy. Prognozowana dodatkowa liczba pojazdów, utrzymamy się tych trendów do 2040 roku dla grupy krajów rozwiniętych, to jest około 60
milionów pojazdów. Gdy z kolei znowu wrócimy do państw rozwijających się, to te przyrosty były oczywiście również w wartości tego wskaźnika największe, nie tylko gdy pokazujemy wartości bezwzględne, ale także gdy konfrontujemy grupę państw względem wskaźnika motoryzacji, czyli liczby pojazdów, samochodów na 1000 mieszkańców. Polska pod tym względem się istotnie wyróżnia. Powiedzielibyśmy pewnie, że negatywnie, bo infrastruktura i obciążenie środowiskowe myślę, że nie nadążają za tym tempem umasowienia motoryzacji, czy infrastruktura, a z kolei obciążenie środowiskowe jest coraz większe i problemy związane z kongestią także. Średnioroczne tempo wzrostu w Polsce było największe w porównaniu do kilku państw Europy Środkowo-Wschodniej, które mam zestawione na tym wykresie. Jest to wartość po odliczeniu pojazdów archiwalnych, które, z których też będę mówił, które zawyżają statystyki liczby pojazdów w Polsce. Więc nawet po tej korekcie przywóz samochodów w Polsce jest największy spośród wszystkich państw Europy Środkowo-Wschodniej, to ten wzrost najszybsze. Oczywiście pod względem poziomu motoryzacji, czy rynek chiński, czy rynek Indii, Indonezji, krajów Azji Południowo-Wschodniej jest jeszcze daleko od poziomu motoryzacji nowych państw Europy Środkowo-Wschodniej, więc trzeba się liczyć prawdopodobnie z ciągłym wzrostem liczby samochodów, co przy populacji tych państw powoduje, że w liczbach bezwzględnych oczywiście są to ogromne wolumeny pojazdów. Trzeba też pamiętać, że kraje Azji Południowo-Wschodniej to są kraje w dużym stopniu też dominowane przez motocykle, czyli pojazdy dwukołowe, szczególnie takie państwa jak Wietnam, Indonezja, Malezja i tam też prawdopodobnie liczba samochodów nie osiągnie nigdy takich wartości, ale Stanach Zjednoczonych czy Europie Zachodniej ze względu na też inne preferencje co do mobilności. Natomiast gdyby te trendy się utrzymały i dynamika przyrostu liczby samochodów się utrzymała, no to jest potencjał do kolejnych ponad 400 milionów pojazdów w grupie państw rozwijających się szczególnie w państwach azjatyckich. Dokonały się też w tym okresie 20 lat dość istotne zmiany z punktu widzenia produkcji. One odzwierciedlają częściowo zmiany związane z parkiem samochodowym, ale jak Państwo wiecie, nie zawsze miejsce produkcji oznacza także miejsce konsumpcji. Nawet powiedział, że w okresie globalizacji to jeszcze bardziej się skomplikowało. Mieliśmy dwa momenty zaburzenia dynamiki wzrostu liczby produkowanych na świecie pojazdów. Rok 2022 to jest ponad 80, 2023 to już jest powrót do poziomu 93 milionów pojazdów produkowanych w ciągu roku. I szacuje się, że za prawdopodobnie, jeśli dynamika produkcji w Chinach się utrzyma, to 100 milionów pojazdów rocznie wyprodukowanych by się przekroczyły prawdopodobnie za 2 lata. Być może już zaraz, jeśli dynamika wzrostu przyspieszy. Kryzys finansowy 2007-2009 odcisnął największe piętno na przemyśle amerykańskim. I on wpłynął szczególnie na ten rynek, ale doszło do dość szybkiego odbicia się po roku. Jakby dynamika wróciła do trendu sprzed kilkunastu wcześniejszych lat, jeśli chodzi o kryzys tak zwany covidowy związany z zaprzestaniem produkcji, ale też problemami z łańcuchem dostaw jest trochę no, bardziej z punktu widzenia rozwoju rynku i odporności tego rynku turbulentny. Interesujące też to właśnie, jak dokonały się zmiany, w jaki sposób zmieniła się struktura wewnętrzna produkcji i te państwa, kraje wschodzące, takie umowy nazwijmy, od roli, no, wręcz bym powiedział, takiej marginalnej na początku XXI wieku, zyskały rolę kluczowych państw, bo w kryzysie finansowym doszło do zmiany i to kraje wschodzące, rozwijające się mają większe wolumeny produkcji w stosunku do tych tradycyjnych, najlepiej rozwiniętych państw, co ma
Oczywiście szereg przyczyn, czy szereg przyczyn stoi za tą zmianą. I te zmiany mają największy, miały największe rozmiary, miary w Ameryce Północnej, gdzie rynek amerykański z 28% udziału w produkcji zmalał do 13% udziału, Europa Zachodnia z 31% do 12%, Azja Wschodnia nieco mniejsze o 8% spadek. Porównanie tych dwóch momentów czasowych to jest zmiana z 80% do 39%, jeśli chodzi o rolę tych poszczególnych rynków. No i znowu oczywiście głównym aktorem, który wychodzi na pierwszy plan, są Chiny, gdzie produkuje się rocznie od 20, teraz w zeszłym roku to było już nieco ponad 30 milionów pojazdów. Rok 22 to około 27 milionów pojazdów, a w roku 99 to było 10 razy mniejszy udział w produkcji pojazdów na świecie. Większa rola Europy Środkowo-Wschodniej, nieco większa rola Ameryki Łacińskiej, szczególnie ze względu na przeniesienie części produkcji ze Stanów Zjednoczonych do Meksyku, ale także do Brazylii, no i także istotnie rosnąca rola Indii, które są w tej chwili trzecim największym krajem pod względem produkcji samochodów na świecie, po Stanach Zjednoczonych i Japonii. Jeśli patrzymy na te trzy grupy państw rozwiniętych, to ten kryzys, tak jak powiedziałem, 7-9 miał przede wszystkim największe znaczenie dla przemysłu amerykańskiego. Problemy General Motors, Chrysler, de facto bankructwo tej pierwszej firmy i przejęcie drugiej przez Fiata. Drugi kryzys z kolei, kryzys covidowy, ten ostatni, nieco większe znaczenie miał dla rynku europejskiego, to notowano większe spadki produkcji. Gdy spojrzymy teraz jeszcze bardzo dokładnie na poszczególne państwa, to w Europie Zachodniej, właściwie kraje, które utrzymuje nadal dość wysokie wolumeny produkcji, są Niemcy z wielkością około 4, w tej chwili 4,5 miliona pojazdów produkowanych rocznie, co jest związane głównie z tym, że produkcja niemieckich samochodów to jest produkcja samochodów wysokomarżowa, pozwalająca utrzymać produkcję przy wzrastających kosztach pracy w tym kraju. Natomiast produkcja pozostałych państw Europy Zachodniej zmniejszyła się w tym okresie o 30 do 40 kilku procent, szczególnie we Włoszech bardzo mocno widoczna. Jedną z przyczyn jest przenoszenie tej produkcji do państw Europy Środkowo-Wschodniej. Tu na tym wykresie jest pokazana różnica pomiędzy produkcją w państwach starej piętnastki unijnej i państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Tutaj mowa głównie o Czechach, Słowacji, Rumunia, Węgry, także Polska, chociaż Polska akurat jest bardziej obecna w produkcji półproduktów czy elementów do produkcji samochodów, natomiast w mniejszym stopniu w składaniu samochodów i ich produkowaniu finalnym. To też te zmiany motoryzacyjne są też obserwowane na rynku pierwotnym. Ten wykres, który pokazuje sprzedaż nowych samochodów, nie produkcję, tylko sprzedaż nowych samochodów na 1000 mieszkańców. I miejsce Polski gdzieś pod koniec krajów Unii Europejskiej. Jest to także element różnicujący państwa Europy Środkowo-Wschodniej, przynajmniej część z nich od państw Europy Zachodniej. Przyczyny względnie niedużego, to jest też, trzeba powiedzieć, to nie są dane za jeden rok, to jest to średnioroczna sprzedaż za okres 2005-2019, więc nie mamy tutaj problemu z wpływem jakiegoś jednorocznego zdarzenia czy krótkookresowych procesów. Przyczyną tego jest, i to jest też zjawisko dość nietypowe, bo rewolucja motoryzacyjna, ta pierwsza w państwie Europy Zachodniej, była budowana przez rynek pierwotny. Czyli to rynek pierwotny odpowiada za wzrostu liczby samochodów. W części państw Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie w Polsce, za tę rewolucję odpowiada przede wszystkim rynek wtórny państw rozwiniętych, czyli import samochodów używanych. I gdy próbujemy
opisać tę część rynku, czyli handel międzynarodowy samochodami używanymi, który z punktu widzenia procesu dziejących się w Polsce jest istotny. To jest to bardzo trudne ze względu na problemy w pozyskaniu danych, dlatego trzeba korzystać albo z publikacji poszczególnych autorów krajowych lub raportów organizacji międzynarodowych, ale w tych publikacjach niekiedy dochodzi do podawania niezgodnych danych do samego okresu. Ale gdyby chcieć pokazać te przykłady handlu międzynarodowego z samochodami używanymi, żeby ustalić procesy, które się dzieją w Polsce od kilkunastu lat na tle międzynarodowym, to mieliśmy takie krótkie okresy dość dużego przedmuru na linii Stany Zjednoczone, Meksyk, w rzędu około 800 tysięcy pojazdów rocznie w okresie między 2005 a 2007 roku. To się spotkało z reakcją rządu podwyższającą cła na import samochodów używanych, co nie oznacza, że on jest importowany, bo w Meksyku istnieje bardzo duża szara strefa importu samochodów używanych ze Stanów Zjednoczonych. Szacowano nawet kilka milionów pojazdów obecnych znajdujących się na terytorium Meksyku. Krótki okres także dużego importu samochodów z Japonii do wschodniej Rosji, gdzie ten rekordowy rok to było około pół miliona pojazdów. Tam z kolei zakaz importu i wyższe cła zostały wprowadzone wskutek takiej, przynajmniej to argumentowano, powodów związanych z bezpieczeństwem. Jak może część z Państwa wie, w Japonii mamy rynek lewostronny, samochody kierujące po prawej stronie, więc no już pewną konfuzję budziła rzeczywiście duża liczba pojazdów poruszających się po Irkutsku czy po Władywostoku z kierownicy po prawej stronie i to był powód, na którego wprowadzono zakazy w tym przypadku. Import do krajów afrykańskich jest mniejszy i też to jest taki import dający najczęściej trzecie życie pojazdom, czyli one są dość stare i wiek jest względnie wysoki. I tutaj Nigeria, Benin to są te główne kierunki, przy czym Benin to przede wszystkim państwo, które skorzystało na obniżeniu cel i było państwem tranzytowym, z którego przez Niger te samochody tak docierały do Nigerii, czyli największego państwa tej części Afryki. Jak zestawimy z tymi danymi sytuację Polski, czyli utrzymanie się przez ponad 20 lat importu na poziomie średnim około 800 tysięcy samochodów importowanych rocznie używanych, no to jest to skala niespotykana w tych przypadku tych innych, znacznie większych pod względem populacji państw, co istotnie wpłynęło na przyspieszenie poziomu motoryzacji, bo nie był on, ten poziom motoryzacji regulowany poziomem dochodów. W pozostałych państwach poziom dochodów był głównym czynnikiem decydującym o przyroście poziomu motoryzacji. U nas ze względu na otwarcie rynku wtórnego państw zachodnich bez dodatkowych, istotnych dodatkowych kosztów, ta możliwość zakupu pojazdu była znacznie szersza pod względem poziomu dochodów przez inne gospodarstwa domowe. Wpłynęło to także te przemiany międzynarodowe na zmiany na rynku poszczególnych producentów. W roku 2000 na liście Global Fortune firmą, koncernem o największej ilości przychodów, zresztą nie tylko w tym roku, przez wiele lat zdarzającym się była firma General Motors. Pod względem produkcji w ogóle przemysł amerykański był liderem, plus przemysł zachodnioeuropejski, coraz silniejszy przemysł japoński, firmy japońskie. I mniej więcej równy był udział koncernów z tych różnych trzech regionów. I w ciągu kilkunastu lat dokonała się w tym sensie istotna zmiana, że producenci tradycyjni amerykańscy, którzy już w 2017 roku własność części tej firmy już nie była w całości amerykańska, chociażby Chrysler, który stał się częścią koncernu Fiat, a w tej chwili jest częścią koncernu Stellantis, ale gdybyśmy traktowali jako, przynależy powiedzieć, regionalną, jako kryterium przyjęli pochodzenie tych marek, to mamy istotny wzrost roli koncernów niemieckich i koncernów azjatyckich, tym także koreańskich, czyli Hyundai Mian, grupa Hyundai, jeden z istotnych aktorów w tej chwili. To też wpływa na przesunięcia geograficzne pod względem roli na rynku motoryzacyjnym poszczególnych obszarach. Ten wykres pokazuje właśnie zmiany
produkcji dwóch największych amerykańskich producentów, te niebiesko-granatowe linie, i dwóch największych japońskich, czyli Toyota i Nissana, i odwrotne właściwie tendencje, czyli spadek znaczenia dwóch amerykańskich koncernów i wzrost znaczenia koncernów japońskich. Jak zestawimy to jeszcze z wielkością przychodów, to mamy pokazane dane właśnie na ten temat, rosnąca rola dwóch liderów aktualnie, czyli grupy Volkswagen i Toyoty w tym okresie ostatnich 20 kilku lat. I z kolei także mamy BMW i względnie podobną wielkość przychodów, czyli stabilność, stabilizacja, a w niektórych przypadkach spadek przychodów, jeśli chodzi o producentów czy francuskich, czy amerykańskich, co ma swoje przyczyny głębsze i no i dalej, że tak powiem, odsunięte w czasie, bo tak naprawdę rynek amerykański zaczął tracić na znaczeniu już pod koniec lat 70. wskutek, to jest wielkość poziomu produkcji trzech największych, tak zwanej wielkiej trójki z Detroit, trzech największych producentów, a wszystko się zaczęło pod koniec lat 90., czyli w momencie uwzględnienia problemów wynikających z kryzysów naftowych, rok 73, 78, 9. Kryzysy naftowe odmieniły amerykański rynek samochodowy, ale także ta konfrontacja z drożejącymi cenami ropy naftowej, jednocześnie to jest porównanie typowego amerykańskiego samochodu w tamtych czasach z europejskim względnie dużym samochodem, to jest segment D, B czy C, do porównania wielkości średniego spalania tych dwóch pojazdów pokazuje niedopasowanie tego rynku amerykańskiego do pozostałych rynków, co utrudniało internacjonalizację produkcji tych samochodów i ich sprzedaż na rynkach zagranicznych, a jednocześnie wpłynęło na przemiany rynku amerykańskiego, no bo kryzysy naftowe doprowadziły też do tego, że średnie spalanie pojazdów zaczęło spadać. Tu mamy wykres pokazujący liczbę przejechanych mil na jeden galon pojazdu w długookresowej perspektywie i widać po tym kryzysie naftowym zaczęto wprowadzać regulacje, które ograniczały produkcję dużych samochodów, a jednocześnie na amerykańskim rynku coraz większą rolę zaczęły odgrywać koncerny japońskie, w stosunku do których zaczęto poluzowywać, można powiedzieć, politykę celno-podatkową. I jeszcze ostatni akcent pokazujący specyfikę i przyczyny tych zmian, które się dzieją na rynku północnoamerykańskim, są na tyle nietypowe, że nadal w czołówce sprzedaży tych pojazdów na tym rynku są pojazdy nieobecne właściwie na dużą skalę. Oczywiście są obecne, ale w śladowych ilościach w innych rynkach, czyli duże pick-upy, pojazdy sportowo-użytkowe, czyli SUV-y, pierwszej dziesiątce z 5 modeli pick-upów, 3 modeli SUV-ów i tylko 2 modele, i to jeszcze już duże. W przypadku Toyota Camry to jest duży samochód osobowy. I dominacja tych pojazdów na rynku amerykańskim miała także wpływ na sytuację tych producentów na rynkach zagranicznych. Z kolei w Europie to jest przykład inny. Rosnące znaczenie marek premium w ostatnim czasie. Od nieco ponad 2,6 miliona sprzedanych pojazdów przez trzy największe marki premium w roku 2000 do ponad 6 miliona. Czyli tu mamy ten odwrotny proces coraz większej ekspansji nie tylko na rynki europejskie, ale także na rynki innych kontynentów. Słabo widać, ale chciałbym na tym okresie podkreślić, że to jest sprzedaż nadal tych trzech marek skumulowanych, pokazano według regionów geograficznych, że za ten wzrost i poprawę funkcjonowania, jeśli chodzi o wolumeny sprzedaży trzech marek, odpowiada przede wszystkim rynek chiński, bo tu mamy wzrost z mniej niż 10 tysięcy pojazdów sprzedawanych rocznie do ponad 1 700 000 w przypadku trzech marek premium, ale także pozostałe regiony. Wynika to przede wszystkim też z zmian samej struktury rynku. Rynek auto premium rośnie szybciej w Europie, a marki niemieckie dominują
na tym rynku dość wyraźnie. To jeszcze tylko taki slajd pokazujący istotę znaczenia tych marek dla przemysłu niemieckiego, bo to są z kolei największe firmy niemieckie według wielkości przychodu z 2019 roku. W pierwszej czwórce są trzy firmy produkujące samochody, więc to też pokazuje rolę, jaką te marki odgrywają na rynku krajowym z punktu widzenia interesów państwa. Inny przykład europejski, bo poza rynkiem niemieckim i przemysłem niemieckim, przemysłem motoryzacyjnym, który w tych okresie ostatnich 20 lat przeżywał istotne wzrosty, pozostali producenci raczej mierzą się z różnymi problemami. Chyba Fiata bardzo duży spadek, rola udziału w rynku europejskim czterokrotnie, trzykrotnie ponad niższy. Czyli spadek z 13,5 do 4,5% tych trzech podstawowych marek, czyli Fiata, Alfa Romeo i Lancia. Podobne procesy dziejące się z producentami francuskimi, czyli z Citroenem, Peugeot i Renault. I od początku XXI wieku dość istotne spadki wolumenów sprzedaży i też względna nieobecność. Porównując tę skalę sprzedaży do marek niemieckich na rynkach azjatyckich. To były takie, może być migawki pokazujące te procesy dziejące się z punktu widzenia skali globalnej. Natomiast pewnie dla nas interesujące jest, co się w tym okresie działo w Polsce. Tak jak już powiedziałem wcześniej, odnotowaliśmy bardzo wysoki przyrost poziomu motoryzacji, choć nie tak wysoki jak pokazują raporty oficjalne. Raport Komisji Europejskiej Transport Individuals, który wyszedł w roku 2023, pokazywał po raz pierwszy Polskę na pierwszym miejscu pod względem poziomu motoryzacji. W raporcie jest wartość 687 samochodów na 1000 mieszkańców. Natomiast wiemy już od wielu lat, że część z tych samochodów to są tak zwane pojazdy archiwalne, więc po odliczeniu tych pojazdów ta wartość w roku 2020 w raporcie 2023 pokazuje dalej z roku 2021, to jest 509 samochodów na 1000 mieszkańców. Ciekawostką taką aktualną jest to, że w czerwcu, czyli no już niedługo, dojdzie do oficjalnego usunięcia pojazdów archiwalnych z ewidencji, więc myślę, że uzupełniający Polskę, co zrobić z tym spadkiem, bo z 20 kilku milionów pojazdów będzie w kolejnym roku 19 według oficjalnych rejestrów. W zeszłym roku wprowadzono ustawę, która koryguje tę kwestię. Tym samym też w raporcie Komisji Europejskiej znowu wrócimy gdzieś tam do drugiej połowy zestawienia państw pod względem poziomu motoryzacji, co jednak chciałbym to podkreślić, nie oznacza, że motoryzują się w wolnym tempie, bo to tempo jest nadal szybkie, natomiast nie tak szybkie jak te, które oficjalne dane pokazują. Z danymi motoryzacyjnymi mamy więcej problemów, w tym atlasie, który pani profesor też pokazała, jak puściła w obieg. Jest więcej informacji pokazane, są też przykłady występowania tych różnych problemów ze statystyk. No i tutaj szczegółowo nie będę omawiał. Podstawowy problem to są te martwe dusze, czyli efekt istnienia bardzo dużej szarej strefy złomowania i demontażu pojazdu. Znaczna część polskiego społeczeństwa przez wiele lat nie demontowała pojazdów oficjalnych w systemie, tylko przez sprzedaż i złomowanie pojazdów w szarej strefie, no one po prostu nie były usuwane z ewidencji i to urosło do w tej chwili już ponad 6 milionów pojazdów, ale jest jeszcze kilka innych problemów, które zadłużają na przykład strukturę przestrzenną liczby pojazdów. O niektórych z nich jeszcze powiem. To jest wykres pokazujący zmianę poziomu motoryzacji w Polsce. Ta najgrubsza czerwona linia na tle pozostałych państw Europy Środkowo-Wschodniej, tak jak już mówiłem wcześniej, umasowiono motoryzację od roku 90. A w Polsce tak naprawdę przyspieszył ten proces po wejściu do Unii Europejskiej. W latach 90. notowaliśmy przyrosty rzędu 9-10 samochodów na 1000 mieszkańców. Od roku 2004 to wzrosło dwukrotnie, czyli przyrosty roczne rzędu 15-20 samochodów na 1000 mieszkańców, czyli takie przyrosty, jakie odnotowywano w Stanach Zjednoczonych w latach 20. czy w Europie Zachodniej w latach 70. w krótszych okresach czasu. Tam zwykle
te okresy masowego przyrostu były przerywane kryzysami różnymi. U nas w Polsce właściwie od roku 2004 nie odnotowaliśmy jakiegoś istotnego pominięcia pod względem, czy to już jest 20 lat, pod względem tego przyrostu poziomu motoryzacji. Stale on jest wyższy od tego poziomu 15 samochodów na 1000 mieszkańców. No i oczywiście odpowiada za to przede wszystkim rynek wtórny państw rozwiniętych, bo ta czerwona linia pokazuje rejestrację samochodów używanych, importowanych, i zielona linia rejestrację nowych samochodów. Lata 90. jeszcze dominacja marek HDU, Fiata, względnie niedrobnik i dostępny dla dużej liczby społeczeństwa, a jednocześnie wysokie cła na import samochodów używanych doprowadziły do tego, że rynek pierwotny był najistotniejszy, ale po wejściu do Unii Europejskiej, po zniesieniu CEU i nie wprowadzaniu istotnych dodatkowych opłat za import samochodów używanych, te samochody masowo importowano i na każdy nowy zakupiony samochód przypadają dwa, co najmniej dwa importowane, używane. Z punktu widzenia nowych rejestracji oczywiście, czyli tego, co dochodzi do parku samochodowego. Rynek pierwotny też jest specyficzny, bo od roku mniej więcej 2010-2012 za to, co się dzieje na rynku pierwotnym, czyli zakupy w salonach samochodowych, odpowiada rynek leasingu samochodowego, czyli samochody firmowe. W tej chwili 2 na 3 samochody nowe kupowane to są samochody firmowe. Ponad 70%, no to wynika z kolei z rozwoju rynku leasingu samochodowego. Ten wykres pokazuje wartość zbudowanych samochodów w okresie 2004-2021 i widzimy pewną zbieżność między tymi dwoma wykresami, duży wzrost leasingu, rynku leasingu po roku 2012-2013, co wiązało się z wprowadzeniem przepisów wpływających na rozwój tego rynku. I to też jest rynek, który jest zdominowany, rynek pierwotny przez duże miasta i suburbia, czyli tu zresztą robiliśmy badanie na ten temat i korelując to z poziomem dochodów, to sprzedaż nowych samochodów jest wysoce skorelowana z poziomem dochodów osobistych mieszkańców, co jest też rzeczą do pewnego etapu rozwoju motoryzacji normalną i było obserwowane w innych państwach. Zaburzaniem dla analiz jest struktura przestrzenna sprzedaży samochodów firmowych, czyli nazwanych czasami także sprzedażą na rzecz klientów instytucjonalnych, dlatego że firmy leasingowe są rejestrowane często w miejscach, czy bardzo często w miejscach nieużytkowanych, nie w tych miejscach, w których samochody są użytkowane i tym samym zawężają poziom motoryzacji w tych obszarach. Przykładem opisywania tutaj naszym poblawem w wydawnictwie jest Bina Campinos, która uwzględniając też te pojazdy ma poziom motoryzacji rzędu 5000 samochodów na 1000 mieszkańców, czyli ponad 5 samochodów na jedną osobę w ewidencji ludności, co jest oczywiście rezultatem tego, że stała się ona swoistym rajem podatkowym. Szerszy proces, który może nie będę omawiał szczegółowo, wynikający z tego, że po obniżce stawki podatku od środków transportowych płacących za pojazdy ciężarowe i autobusy doprowadził do przeniesienia kwoty pojazdów właśnie do tych niewielkich gmin i zaburzenia też analiz takich uwzględniających strukturę przestrzenną. Jeśli chodzi o rynek wtórny z kolei, to on się tym różni od rynku pierwotnego, że jest silnie rozproszony, jest zindywidualizowany. Znaczy rynek pierwotny jest zdominowany przez dużych importerów, którzy mają kontrolę nad dealerami samochodowymi, a rynek samochodów używanych jest zdominowany przez indywidualnych odbiorców i później niewielkich pośredników, co sprawia, że w większym stopniu decydujące o rozkładzie przestrzennym tego typu kupowanych samochodów takie czynniki jak indywidualne relacje społeczne. Liderem pod względem importu samochodów używanych są obszary w Wielkopolsce i nawet określiliśmy takie pojęcie półksiężycy samochodowego, taki obszar od północy, od okolic Czarnkowa i Drezdenka, które to szczególnie Drezdenko było opisywane po 2004 roku jako takie centrum importu
samochodów używanych, z którego utrzymywała się znaczna część społeczności, aż po gdzieś Ostrów Wielkopolski, Krotoszyn, na południe Wielkopolski. I to jest taki teren dużej koncentracji importu. Te samochody najczęściej z tych regionów są sprzedawane dalej do różnych obszarów Polski. Gdybyśmy spojrzeli na źródła tych samochodów importowanych, to oczywiście dominuje rynek niemiecki. Ponad 60% samochodów importowanych to są samochody importowane z Niemiec, ale w przypadku importu z pozostałych państw mamy coś, co jest charakterystyczne, czyli bardzo dużą to może nie, ale względnie dużą liczbę takich obszarów gmin odstających, czyli takich, które są, mają znacznie wyższe odsetki importu z tych państw w stosunku do średniej, do mediany importu w całym kraju, co nas sprowokowało do analiz i weryfikacji tego, dlaczego te właśnie obszary notuje się wysoką koncentrację przestrzennego importu właśnie na tych obszarach. Dodatkowo sprawdziliśmy, stosując metodę autokorelacji przestrzennej, poziom koncentracji, więc uwzględniając układ gminny, czyli układ ponad 2470 jednostek, wskaźniki globalne, statystyki moralne są, wartości są bardzo wysokie w przypadku niektórych państw. A wyższe znacznie, nawet gdy liczymy, czy poziom motoryzacji, czy import ogólny, czy sprzedaż nowych samochodów, szczególnie w przypadku Niemiec, Belgii, Włoch, Austrii, Szwajcarii. I spojrzenie na z kolei mapę i kartogramy udziału poszczególnych państw, czyli portu z poszczególnych państw w ogólnym imporcie, tutaj mamy import z Niemiec, pokazuje z jednej strony rolę bliskości, czyli dystansu, i tym samym dominacji tego eksploatacji rynku niemieckiego przez ścianę zachodnią, ale także przez regiony tradycyjnie migracyjnie też powiązane z Niemcami, czyli Kaszuby, zachodnia część Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Śląsko-Polski plus część Śląska. Do podobnych wniosków i pewnych wspólnej historii, jednak przyczyn roli dystansu prowadzi udział w portu zamstw. Nie dużego w skali kraju, ale są gminy, które notowują blisko 26% udziału importu z tego kraju w ogólnym imporcie z krajów Europy Zachodniej. Import z Belgii, z jednej strony oczywiście centrum importu to są Siemiatycze, jak ktoś z Państwa zna badanie specjalistów od migracji, pokazujące dużą skalę migracji z okolic Siemiatycz i powiatu Siemiatyckiego do Brukseli i Belgii szerzej, to też widać ten odbór, czyli jakby migracje są przyczyną prawdopodobnie, czy jednym z czynników, który decyduje o tym, że łatwiej jest eksplorować lokalny rynek zachodnioeuropejski przez posiadanie kontaktów lub też będąc już za granicą próbę, więc kolokwialnie wyrabianie sobie poprzez pośrednictwo handlu samochodami używanymi. Podobnie jest z importem czy Stanów Zjednoczonych, choć tutaj odgrywają rolę też dwa czynniki. Rynek warszawski, około warszawski, z których importuje się względnie młode samochody ze Stanów Zjednoczonych. Import ze Stanów Zjednoczonych jest o tyle też nietypowy, że jest to import młodych samochodów względnie, które są charakterystyczne dla rynku amerykańskiego, mają specyficznych odbiorców, znacznie droższe. Więc jest rynek także ten obecny w miejscach, w których jest więcej osób po wysokim poziomie dochodów, ale jest też drugi obszar w okolicach Muniech, Białegostoku, który z kolei także wiadomo jest migracyjnie i społecznie istotnie powiązany ze Stanami Zjednoczonymi. Istnieje duża Polonia amerykańska, ale co ciekawe, na przykład podkarpackie i w województwie podkarpackim nie odnotowujemy tak dużego odsetka. Więc jest też jakaś tam sfera oczywiście trudnych do wyjaśnienia wyników. Tak jak tu możemy to powiązać z migracjami w okolicach na Podlasiu, tak trudniej jest powiązać to, ten proces prawdopodobnie też na ten proces był szereg innych czynników trudniejszych do oczywiście pewnie odkrycia. Podsumowując, w pierwszych dwóch dekadach doszło do istotnego przyspieszenia procesu umasowienia motoryzacji, za który odpowiada oczywiście w znacznym stopniu rynek chiński.
rozwijający się dotąd w oparciu o wewnętrzny powód, czyli z jednej strony chińscy producenci sprzedający samochody na rynku chińskim, względnie nieduży stopień eksploracji tego rynku przez koncerny inne niż chińskie, poza niemieckimi i częściowo amerykańskimi. I też poziom motoryzacji i prognozy pokazują, że będzie to tak, że w ciągu najbliższych kilkunastu lat główna arena konkurencji producentów i sprzedawców samochodów. Jeszcze większym stopniu, tak jak już mówiłem, zmieniła się struktura przestrzeni na produkcji pojazdów, bo tu oprócz rynku wewnętrznego to rolę odgrywały koszty pracy i przenoszenie fabryk samochodów z państw o wysokich kosztach pracy do państw w Europie Środkowo-Wschodniej, czy Ameryki Łacińskiej, czy Azji Południowo-Wschodniej. Zmianom tym towarzyszył też także spadek roli niektórych regionalnych potentatów motoryzacyjnych, czyli głównie marek producentów amerykańskich i europejskich, poza niemieckimi, które odnalazły się w tym nowej rzeczywistości, głównie dzięki silnej pozycji na rynku marek premium. W Polsce z kolei doszło do rewolucji motoryzacyjnej, która była dodatkowo stymulowana nie tylko rynkiem pierwotnym, ale przede wszystkim rynkiem wtórnym państw Europy Zachodniej. Czego nie obserwowano na tą skalę, na przykład w Czechach czy w Słowacji, ten import do Polski jest zdecydowanie najwyższy w Europie Środkowo-Wschodniej. I za ten przyspieszony proces odpowiadają z jednej strony dystans i relacje, jakie na poziomie indywidualnym, społecznym ma część społeczeństwa ze społeczeństwem niemieckim czy innych krajów. I te relacje społeczne to jest zresztą też nawiązanie do innych badań, które były prowadzone się w Afryce, czy w Europie Środkowo-Wschodniej, w Rumunii, czy w Mołdawii. Pokazuje rolę kontaktów społecznych, które jednocześnie obniżają koszty transakcyjne, zwiększają poziom zaufania w tym handlu, w którym jest bardzo wysoki poziom asymetrii informacji. O czym pisała noblista Akerlof, że na rynku pojazdów używanych istnieje bardzo duża asymetria informacji pomiędzy sprzedawcą i pomiędzy kupującym. To znaczy sprzedawca bardzo często wie o różnych usterkach, kupujący niekoniecznie. I to powoduje z kolei, że to zaufanie i koszty transakcyjne związane z zaufaniem i z też pewnością zakupu pojazdu o odpowiedniej jakości są istotne i dlatego te kontakty mają prawdopodobnie istotne znaczenie. W związku z dominacją rynku wtórnego i pierwotnym w Polsce ma ograniczone możliwości rozwoju, o czym też często słyszymy w różnych wystąpieniach przedstawicieli właśnie rynku pierwotnego, że ten rynek pierwotny w Polsce z przeróżnych samochodów jest wysoko ograniczona i jeden z przyczyn jest właśnie ten silny rozwój rynku wtórnego. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo za bardzo szerokie badanie do geografii rynku motoryzacyjnego i później również do tej refleksji na temat Polski. Teraz otwieram sesję pytań. Mamy taką tradycję, że zbieramy pytania. Może pan spokojnie usiąść. Jeżeli potrzebne są jakieś materiały, to święcze. Potrzebne są jakieś materiały do zapisywania? Tak? Ja mam dyskusję. Proszę o zgłaszanie się do dyskusji. Również osoby, które nas śledzą online. Zauważyłam, że profesor Kulski również jest z nami. Serdecznie witam. Proszę bardzo. Bardzo, bardzo. Dr. Czepkiewicz i później profesor Zbankowski. Dziękuję za bardzo ciekawą i wnikliwą prezentację, która działa, bo bardzo też przydatna w moich pracach, bo gdzieś tam dotykają też tego tematu. I mam takie dwa pytania. Jedno dotyczy liczenia właśnie samochodów i współczynnika motoryzacji.
Czy udało Wam się odtworzyć dynamikę z uwzględnieniem tych martwych dusz? W sensie, czy tylko to jest, jesteście w stanie podać aktualne liczby, czy w ciągu ostatnich lat, czy też całą tę dynamikę udało Wam się odtworzyć, bo to by było bardzo cenne. Jeszcze taki detal w tej kwestii o te leasingowe i firmowe samochody, czy jakoś też to jest, w jaki sposób to jest uwzględniane w tych liczbach skorygowanych. A takie szersze pytanie dotyczy tego, czy też pracujecie i czy macie jakąś, nie wiem, może plany, czy aktualną refleksję na temat tego, czy są w ogóle szanse, w jaki sposób może należałoby działać, żeby nieco te procesy przynajmniej zatrzymać albo spowolnić, ponieważ no, ekologicznie to jest katastrofa i mówiło się gdzieś tam dużo o peak car i tym, że rynek się nasyca, ale widzimy, że w Polsce co on jeszcze się nie nasycił i na razie nie widać, żeby się nasycał. Może masz tutaj jakieś inną perspektywę na to, no ale na pewno jeszcze Chiny czy inne kraje nie nasyciły się i będą pewnie rosnąć. Czy właśnie, jaka jest Twoja perspektywa, Wasza perspektywa na działania redukujące tempo i wpływ na środowisko? Dzięki. Tak, ja również dziękuję za przedstawienie i dogłębne tego rynku motoryzacyjnego i po tych różnych aspektach, prawda, globalnym, koncernów motoryzacyjnych, ale też i sytuacji Polski. Naprawdę bardzo, bardzo solidny raport i bardzo solidne opracowanie. Tak, bardzo podobały mi się ta część dotycząca identyfikacji tych obszarów, które są jakoś powiązane migracyjnie. W formie tych potencjalnie migracji powrotnych. Tak sobie pomyślałem, że ta różnica między Podlasiem a tam Małopolską czy Galicją może wynikać stąd, że być może ta emigracja, nazwijmy to galicyjska, jest tą emigracją starszą i jakby bardziej trwałą, natomiast ta moniecka, ta podlaska jest taką nowszą i częściej kończy się jakimiś powrotami ze Stanów Zjednoczonych. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to chciałem zapytać, na ile te przemiany na rynku motoryzacyjnym związane z samochodami elektrycznymi wpłyną na to, co się obserwuje. I trzecia z tym związana, no to już jest taka prośba o pewnego rodzaju spekulację dotyczącą tych rozwiązań administracyjnych planowanych do przyjęcia przez Unię Europejską dotyczącą rejestracji pojazdów spalinowych. Czy to oczywiście mówię, spekulacja, czy to rzeczywiście się uda, tak? Czy w sensie w świetle tego, co zostało pokazane, to te europejskie koncerny motoryzacyjne nie wylobują jakby zmian, czy może jednak przekierują się na te rynki pozaeuropejskie w tej swojej działalności, a może na rynku europejskim zaczną dominować firmy z krajów, w których produkcja tych samochodów elektrycznych z uwagi na różne przewagi konkurencyjne jest tańsza, no i mam tutaj oczywiście na myśli Chiny. Dziękuję. Mam takie pytanie o rolę przemysłu samochodowego w gospodarce. No bo tak, i o tendencji, bo w latach 50., 60. pisało się, że przemysł motoryzacyjny jest lokomotywą rozwoju gospodarek narodowych. No tam, gdzie produkowano przemysł motoryzacyjny, relatywnie wysoka wydajność pracy i był rozsadnikiem innowacji, które rozprzestrzeniały się na inne sektory. I to funkcjonowało. No i potem, jak się wydaje, ta krańcowa poziom, i co miano wymyślić, co wymyślono, prawda? Bez końca nie da się rewolucjonizować samochodu. Te innowacje w coraz większym stopniu są pseudoinnowacjami. Maleje też rentowność krańcowa w danych warunkach kulturowych. No i tak jak to mówi teoria centrum peryferie, stopniowo produkcja jest przenoszona do fabryk świata, tak jak wcześniej przeniesiono na przykład cały przemysł odzieżowy. Wyczytałem, że w Ameryce właściwie odzieży się nie produkuje.
To samo spotkało przemysł stalowy w Europie. W Stanach Zjednoczonych został przemysł stalowy, który ma zastosowanie militarne chyba tylko. Tam na dacie coś podobuje. No i pytanie jest, czy wedle pana oceny to samo dotyczy przemysłu motoryzacyjnego, czy jednak ten spadek rentowności no nie jest aż tak duży, żeby przenosić ten przemysł do fabryk świata, że przyszłość jest inna. Ale z drugiej strony to, co pan mówił o tych markach premium, że one tylko się bronią, no to jednak wskazuje, że nie. No i jest jeszcze problem roli przemysłu samochodowego w gospodarce kapitalistycznej, bo pan pokazywał te koncerny. No co, gospodarka kapitalistyczna to jest rynek i konkurencja. Marki, koncerny, które pan pokazywał, no to jest ich niby dużo, ale nie aż tak znowu. Z drugiej strony te liczne powiązania pomiędzy nimi powodują, że tak właściwie, no jak ja mam, jak francuska fabryka ma w Czechach produkcję, wspólną produkcję silników z japońską firmą, no to trudno, żeby ze sobą konkurowały, bo są zainteresowane, żeby wspólnie coś robić. Czyli i pojawiają się takie opinie, że to nie jest rynek nawet oligopolu, tylko rynek symbiozy. I czy proszę pana, dojście koncernów azjatyckich, producentów azjatyckich do tego, o ile oczywiście ten przemysł zostanie, coś tu zmieni, czy to będzie to samo. A i nawet w większym stopniu jeszcze, bo biorąc pod uwagę stosunek japońskich, czy no tak, zwłaszcza japońskich firm do konkurencji, no to raczej należy się spodziewać wzmocnienia tendencji do łączenia do monopolu, do symbiozy. Bardzo proszę. Jeśli tam zapytać o strukturę związaną z silnikami, bo to była bardzo interesująca prezentacja, natomiast chciałam zapytać, na ile państwo wybiegają w przyszłość, jeśli chodzi o samochody elektryczne, które być może że mogą zrewolucjonizować całą tą strukturę rynku motoryzacyjnego, o którym pan mówił, bo jak wiemy, że toczy się w tej chwili ogromna walka o dominację producentów, tak pomiędzy Chinami i Europą przede wszystkim. Więc czy to jest jakieś miejsce, czy ewentualnie miejsce na dalsze państwa prace pod tym względem, bo troszkę mi zabrakło informacji. Bardzo jeszcze podawanie pytań, bardzo nieaktywujący. Bardzo proszę. Ja to bardzo dziękuję za całe wystąpienie. Ja to, że jestem ignorantem, stąd bardziej ciekawiła ta pierwsza część dotycząca światła i powiedzmy globalnych trendów. I tak jak mnie ciekawiło, tak podstawowa refleksja moja jest taka, że można by to podstawić każdy inny wskaźnik, który obrazuje wzrost gospodarczy. Mniej więcej wygląda to tak samo, takie mam wrażenie. Trochę w tym desenie pytania, bo tego też mi brakowało na tych mapach świata. Rozumiem sens pokazywania tych trzech biegunów, no ale taką wielką szarą planą jest Afryka. Więc wiem, że jest troszeczkę obok mojego wystąpienia, ale czy w kilku słowach da się powiedzieć, co z Afryką teraz, co z Afryką w przyszłości, czy rozwój pochwytu pewnych po prostu prostą bankową rozwoju gospodarczego cywilizacyjnego, czy coś innego widać w świecie samochodów i coś innego się przewiduje. Druga kwestia to chyba nikogo nie zaskakuje, nie zaskakują te wykresy, na których widać, że te wschodzące kontruje się coraz więcej i ile razy wydarzył tutaj wchodzące przez pewnie słyszymy Chiny. Mnie w zasadzie zaskoczyło, że taki mały jest ten udział. Spodziewałem się, że tam będzie dużo większy rozstrzał między tym, co Chiny i tym, co świat, powiedzmy, tradycyjny, czy ci tradycyjni krajów producenci. To znowu jest komentarz, że pytanie trochę z tym związane.
Kreska jest, widzimy rośnie, a to, co mnie ciekawi, to czy ten wzrost, który jest ileś dekad dalej, później się dzieje, niż to, co działo się w Europie, w Stanach Zjednoczonych, jest pod jakimś względem inny. Do końca wiem, o co pytam. Nie chodzi mi oczywiście o to, że są mniejsi samochody i mniej spalają, to co powiedziałeś, to jest oczywiste, ale chodzi mi na przykład, my, Polska, w zasadzie przeskoczyliśmy etap książeczek czekowych, przeskoczyliśmy do kart płatniczych, do aplikacji. Czy takie ciekawe rzeczy dzieją się, ciekawe, czyli czy coś jest innego w tym rozwoju digitalizacji w krajach teraz rosnących, może nie tylko Chinach, tak, ale też tym biegu Brazylia, Meksyk, pewnie nam też pewnie jest ciekawe. I ostatnia kwestia drobna, mówiłeś o urealnieniu statystyk w Polsce w związku z tym, że trochę tym przeskniemy na tym wykresie europejskim, ale czy to oznacza, że wszystkie inne kraje europejskie mają w tym momencie statystyki dobre i realne? Czy ten problem, który występuje u nas, jest też w innych krajach? Dzięki. Dziękuję bardzo za ciekawą prezentację i też publikację. Ja mam dwa pytania. Jedno dotyczy regulacji, a drugie dotyczy kultury i antropologii. Bardzo mnie cieszy, że szczególnie w tej publikacji jest rozwinięty taki wątek perspektywy użytkownika. Nasz samochód to jest trochę nasze alter ego. Mówimy o kryzysie męskości i o tym, że coraz bardziej jakby ta męskość potrzebuje tych konkretnych atrybutów. I tutaj marka samochodu, pojemność silnika, to jak szybko się rozpędza, to jaką ma karoserię, też bardzo często świadczy o naszym statusie społecznym, naszym miejscu w jakiejś bańce społecznej. I wydaje mi się, że te mapy też bardzo dobrze to odzwierciedlają, bo one się też pokrywają z różnymi współczynnikami klasowymi, czy takimi no właśnie specyficznym sposobem wartościowania różnych marek samochodów, identyfikowania się z tym, co one oznaczają. I tutaj pytanie. Mamy do czynienia w Unii Europejskiej z Green Dealem, który ostatnio spotkał się z lawiną kontestacji w Polsce. Ja przechodziłam po jednego z wielu protestów i słyszałam, że nie będą nam mówić, jakim mamy jeździć samochodem, nie będą nam mówić, jakie ma być paliwo używane w tym samochodzie, więc może takie ogólne pytanie właśnie, czy równolegle prowadziliście Państwo też jakieś badania antropologiczne związane z tym, co te marki mówią o Polakach, o tej Polsce lokalnej, o tej Polsce metropolitalnej. Czy jakby była jakaś taka pogłębiona interpretacja tych ilościowych wyników, które tutaj obejrzeliśmy? Drugie pytanie dotyczy regulacji właśnie związanych z Green Dealem. W Europie mamy ogólnie rzecz biorąc system demokratyczny w wielu krajach. Toczy się jakaś debata publiczna na temat różnych ograniczeń, z którymi się musimy zmierzyć w najbliższych dekadach. I w wspomnianych już tutaj Chinach po prostu z dnia na dzień nie można zarejestrować samochodu upalanego na paliwa inne niż na przykład z silnikiem elektrycznym, tak? Co też stanowi jakąś formę ochrony lokalnego czy krajowego rynku chińskiego przed markami zachodnimi, bo te ich samochody elektryczne są o wiele tańsze. Więc biorąc pod uwagę skuteczność tych regulacji, w Europie czy w krajach demokratycznych, gdzie mamy do czynienia z jakąś debatą publiczną, interesami, różnymi grupami i tak dalej, i takim rynkiem i społeczeństwem jednak silnie regulowanym, gdzie różne decyzje administracyjne w sumie nie są do końca poddawane debacie publicznej i gdzie ten rynek jest dosyć świeży i można łatwo w niego ingerować, bo nie ma pewnych przyzwyczajeń, być może nie ma tej identyfikacji z tym statusem i też gdzie mamy alternatywę w postaci szybkiej kolei, i w dużych miastach, które też mają trochę inną skalę transportu publicznego.
Przychylam się tutaj do tych pytań o przyszłość. Jak będzie się kształtował ten rynek, jak będą się kształtowały wzorce korzystania z samochodów i jaki to może mieć wpływ na najbliższe dekady? Dziękuję. Teraz będę trzeba oddać głos Jolaj Gartałom, żeby zdążył odpowiedzieć na te pytania wszystkie. Jeszcze? Ja powiedziałem nawet o przeniesieniu, że mi się wydaje, właśnie jestem ciekaw opinii na to, ten pogląd, że właśnie wysoka sprzedaż z aut w dużych miastach w Polsce ma charakter częściowo utylitarny w tym sensie, że są przedmieścia, które jakby zmuszają do korzystania z auta, ale w dużej mierze też statusowy. Widzimy też na ulicach w Warszawie, jak jeżdżą samochody, są to SUV-y często służące do przejazdu z Mokotowa do Śródmieścia. Jak to widzicie, czy badacie też to zróżnicowanie przestrzenne jakby w zależności od tego, na ile ten samochód jest niezbędny do mieszkania w jakimś miejscu, a na ile nie, mówiąc tak najogólniej. Ja jeszcze włożę do dyskusji, dołożę swoje pytania. Z niektórych rezygnuję, bo były już tutaj kilka. A zostawiam tylko te, które są inne, bo ja bym chciała tutaj troszeczkę, tylko poruszył Pan tę tematykę łańcuchów wartości, to znaczy jak ten rynek motoryzacyjny jest skonstruowany. Wiemy, że jest bardzo zglobalizowany, że są państwa, regiony, które pełnią tylko funkcje pomocnicze, albo tylko funkcje dostawców. I chciałabym o to zapytać, o więcej informacji na ten temat, czy jak i czy to się, czy to wiadomo, to się zmienia, ale jak to się zmienia. I może w związku z tym, że nie mamy dużo czasu, chciałabym zapytać o Polskę i o to, jak się to zmienia w Polsce. To jedna rzecz, czyli te globalne łańcuchy wartości, czy europejskie łańcuchy wartości, a druga rzecz, lokalne powiązania. Jak wyglądają lokalne powiązania takiego przedsiębiorstwa, które jest częścią lub kooperantem takiego koncernu? Czy ono po prostu żyje w takiej enklawie, czy funkcjonuje w takiej enklawie, czy ma jakiekolwiek powiązania z tym otoczeniem? To jest bardzo interesujące, również w kontekście myślenia o motoryzacji jako o inteligentnej specjalizacji niektórych regionów, czyli teraz jest ta dyskusja teraz o tym, jak mają wyglądać te inteligentne specjalizacje. Niektóre regiony wybrały takie inteligentne specjalizacje i myślenie o tych inteligentnych specjalizacjach, na przykład w Podkarpacie, myślenie o tym, o inteligentnych specjalizacjach teraz idzie w kierunku współpracy, to znaczy, że mamy mapować te inne regiony, które się tym zajmują i jakoś się wiązać. Czy wzmacniać to, co już istnieje, czy i ma to być też jakiś element wzmocnienia regionów peryferyjnych. Co Pan na ten temat sądzi? Wiem, że to takie jest szerokie pytanie, ale bardzo mnie to interesuje właśnie te powiązania firm motoryzacyjnych w innych kontekstach niż właśnie taki kontekst bardzo globalny, ale również w kontekście lokalnym. Jaką pewną funkcję? I też bardzo tutaj podkreślę tylko to pytanie profesora Koniewicza, bo też mnie bardzo interesuje, bo przemysł motoryzacyjny jest, zdaje się, przemysłem medium tech, czyli te, nie jest przemysłem wysokiej techniki, tylko średniej techniki. I interesuje mnie, jaki ma udział w tworzeniu PKB. To mnie bardzo interesowało, albo w zakresie zatrudnienia, jaki ma udział w zatrudnieniu. To byłyby takie wskaźniki, które uzupełniłyby tę Pana bardzo ciekawą prezentację. Dziękuję. I oddaję Panu chyba głos, bo chyba nie jest bardzo ważne, co jeszcze zadać pytanie. No, to są różne. Jak się Państwo domyślacie, ale ja na wszystkie pytania w tym odpowiedzi. Zacznę od po kolei. Jeśli chodzi o mapy dłuższe, to tak. Oficjalne statystyki i informacje z CEPiK-u pokazują matematyczne od po drugiej połowy 2017 roku, czyli od drugiej połowy 2017 roku jesteśmy w stanie po prostu odfiltrować, po prostu filtrem, że to są matematyczne.
Myśmy opracowali taką metodę opartą na funkcji długości przeżycia samochodu, czyli prawdopodobieństwie, oparciu informacji o łatwo dusza, o prawdopodobieństwie zresztą samochodu w danym wieku porusza się po drogach. I można powiedzieć, że tą informację przenieśliśmy na okres 2004-16, po to, by oszacować liczbę martwych duszy w tym wcześniejszym okresie. Niestety informacji pewnych już do okresu wcześniejszego nie ma. W ogóle możliwe jest oszacowanie martwych dusz ze względu na zintegrowanie różnych baz danych. Baz danych Policji, Funduszu Gwarancyjnego, Ubezpieczenia Rady Funduszu Gwarancyjnego i martwą duszą jest pojazd, który w okresie 6 lat od momentu nadania tego statusu nie ma żadnego komunikatu aktualizacyjnego, czyli nie załączono oceny, nie ma przeglądu, nie ma żadnych zdarzeń drogowych. Więc myśmy to oszacowali w oparciu o funkcję przeżycia, czyli o prawdopodobieństwo przeżycia pojazdu w danym wieku, które oczywiście się zmniejsza wraz z wzrostem wieku. Powyżej 30 lat już tam osiąga maksymalnie kilka procent. Właściwie dominują tam głównie pojazdy zabytkowe. Więc tak zrobiliśmy to i to mamy w swoich analizach, to się udało zrobić. Większy problem jest z samochodami firmowymi. Ich skala jest mniejsza, bo to jest niecałe 10% z całego parku samochodowego. Martwe duszy to jest 25%, więc jakby wpływ na rynek jest znacznie, znaczy na park samochodowy znacznie większy. I jest problem z samochodami firmowymi, po pierwsze dlatego, że mimo obowiązku umieszczania na dowodzie rejestracyjnym miejsca użytkowania czy adresu zamieszkania użytkownika samochodu, to jest powszechnie niestety nierespektowane obowiązki. Pozbawiony samochód, w związku z tym niestety tej informacji w typiku wielokrotnie nie ma, mimo tego, że powinna być, czyli są puste rekordy i to oznacza, że myśl o analizach wewnętrznych, czyli pokazujących strukturę przestrzenną wewnętrzną, prowadzili osobne analizy dla samochodów firmowych, osobne dla samochodów kupowanych przez klientów indywidualne. Analiza, które pokazywaliśmy poziom motoryzacji całego kraju, pojazdy są oczywiście włączane do wskaźnika motoryzacji i wszystkich analiz, natomiast wewnątrz, analizując strukturę przestrzenną w układzie gmin czy powiatu, to osobne wychodzi się do samochodów firmowych, które oczywiście musiały uwzględniać też tą kwestię przenoszenia dużej liczby pojazdów z firmami leasingowymi do tych tak zwanych rajów podatkowych. I nie łączyliśmy tego z samochodami indywidualnymi. Próbujemy sformułować jakiś model, który będzie się opierał o skalę przedsiębiorczości, o liczbę podmiotów gospodarczych, w szczególnych obszarach, bo na razie nie daje, na te próby nie daje nam satysfakcjonujących rezultatów, ale myślę, że będziemy próbowali też jakoś szacować. To jest około 1,5 miliona samochodów w tej chwili, czyli około 9% całego parku samochodowego. Jeśli chodzi o pytanie pana profesora Smętkowskiego, to ja samochodów elektrycznych, zresztą ten wątek elektromobilności się tutaj pojawił w kilku pytaniach, nie poruszałem z powodu, po pierwsze dlatego, że myśmy pracowali w naszym zespole na specjalizację i inne osoby w tym aspekcie się specjalizują, więc nie chciałem tutaj też udało się na tym lepiej znać. Natomiast tyle, co wiem, to na pewno rola samochodów elektrycznych, jak Państwo wiecie, jest kluczowa w najbliższej przyszłości, jest nieodwracalna. Raczej procesy projektowania samochodów to jest okres przynajmniej długoletni, więc przestawienie się firm motoryzacyjnych na projektowanie samochodów elektrycznych jest procesem bardzo trudno odwracalnym, w moim przekonaniu nieodwracalny, przynajmniej w tym horyzoncie najbliższych lat. I oczywiście też nie jest żadną tajemnicą, że rynek chiński rozwijał się przede wszystkim pracując nad innowacjami w sektorze samochodów elektrycznych. Gaz elektryczne różnią się wieloma rzeczami od gazów spalinowych, silnik spalinowy, to jest zupełnie inna konstrukcja niż napęd elektryczny. Począwszy od surowców, które są wykorzystywane do produkcji tych silników, tak jak jeszcze trochę opisujemy historię Henry'ego Forda, który w ramach integracji
integracji pionowej starał się mieć swoje tartaki, swoje produkcje kauczuku i de facto cała produkcja opierała się na czterech surowcach, na drewnie, kauczuku, żelazie i węglu. Tak teraz mamy liczbę surowców, czyli ta podstawa cała surowcowa do produkowania samochodu to jest nie kilka produktów, tylko kilkadziesiąt. Jedna rzecz to są one w większości inne, bo baterie samochodów elektrycznych to jest przede wszystkim rola takich surowców jak nikiel, jak kobalt, jak lit, jak miedź. I znowu też wydobycie tych surowców jest skoncentrowane przestrzennie w kilku państwach. To z kolei powoduje, że zmienia się też rola poszczególnych państw. I Chiny w tym procesie zaczęły dość wcześnie prowadzić wysiłki skoncentrowane przede wszystkim na rynek produkcji samochodów elektrycznych. Tym samym ich rola obecnie jest obok Tesli, czyli takiej trochę też rewolucyjnej inicjatywy amerykańskiej, dość duża. Czy regulacje europejskie dotyczące spalinowych samochodów się ostaną? Może to powiem, nie wiem. Z pewnością oczekiwania społeczne, przynajmniej w Polsce artykułowane, choć ja nie powiedziałem na ten temat, ale jest to raczej takie, że jest oczekiwanie ciągle. Myślę, że postawienie obecnych regulacji, jaka będzie tego przyszłość, to szczerze mówiąc trudno jest powiedzieć. Ja też analizowaliśmy ten rozkład poziom motoryzacji, bo budowaliśmy go także z rozproszeniem zabudowy, analizując też sytuację suburbiów. I to jest trochę tak jak z planowaniem przestrzennym, takie przekonanie, że procesy negatywne środowiskowo, póki nie będą odczuwane bezpośrednio przez twórców tych problemów, czyli przez ludzi w postaci opłat, podatków, to do tego, jeśli nie nastąpi ten moment, to nie będzie prawdopodobnie połączenia tego przyczynowo-skutkowego, że rozproszenie zawodowe oznacza wzrost poziomu motoryzacji, bo to jest bezpośrednia przyczyna zwiększenia długości podróży do przedszkoli, do sklepu, do szkół, do pracy. I to rozproszenie zawodowe powoduje przede wszystkim wzrost poziomu motoryzacji i tym samym zapotrzebowania na samochody. I obawiam się właśnie chociażby z tego powodu, że polskie społeczeństwo jest na ten moment niespecjalnie otwarte także z tych dochodowych powodów na samochody elektryczne. Może być ten proces trudny do przeprowadzenia. Zresztą sprzedaż pojazdów elektrycznych w Polsce jest na skalę europejską względnie niska. Pan profesor, nie wiem, czy pytał o rolę przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce. Ona oczywiście zdecydowanie zmalała w stosunku do początku XXI wieku. Wspominałem o tym, że General Motors było wówczas największą firmą na świecie pod względem wielkości przychodu. I w ogóle przemysł motoryzacyjny jeszcze odgrywał istotną rolę, chociaż już nie tak istotną jak kilkadziesiąt lat wcześniej w gospodarkach poszczególnych państw. Dzisiaj najwięksi producenci motoryzacyjni to są miejsca między 10 a 20 i to jest tylko dwóch właściwie pod względem wielkości przychodów na świecie. A pozostali to są dalsze miejsca w tej chwili, no oczywiście sektor IT i sektor produkcji baterii, a też sektor handlu detalicznego. To są największe firmy na świecie z punktu widzenia roli w tworzeniu PKB, zdecydowanie przynajmniej ten sektor IT czy elektromobilności znacznie ważniejszy, jeśli chodzi o generowanie wartości dodanej. Przy czym są też różnice regionalne. Tak jak powiedziałem, przez to, że produkcja samochodów w Niemczech jest produkcją aut premium z wyższą marżą, takie marki jak BMW, Mercedes czy Audi, ale także Porsche, które jest jest taką marką legendarną, marką luksusową, sportową, która jak na cenę tych samochodów ma dość duże wolumeny produkcji, to posiadanie tych marek powoduje, że nadal jest to istotny sektor z punktu widzenia gospodarki tego akurat konkretnego kraju. Natomiast te państwa, które mają przemysł motoryzacyjny
w segmentach tych samochodów nie premium, poniżej poziomu samochodów premium, ta rola jest znacznie niższa czy mniejsza w stosunku do pozostałych sektorów. Prawdą jest, że dochodzi do powstawania jakiegoś sojuszy i łączenia i fuzji poszczególnych producentów. Efektem tego jest chociażby powstanie tego multinarodowego koncernu Stellantis, który ma inne amerykańskie marki, włoskie i francuskie. Jest pierwotnie pochodzący z Niemiec Opel, a później amerykański. Więc to jest efekt konieczności budowania efektu skali i ograniczenia kosztów, między innymi współdzielenia platform samochodowych, różnych rozwiązań technicznych. Te sojusze są także międzynarodowe, w tym sensie, że tak jak po prostu wspomniał, chociażby sojusz Renault z Nissanem długoletni, ale nie tylko, między tymi dwoma producentami, to prawdą jest, że to następuje. Z drugiej strony jest duża konkurencja tych takich tradycyjnych firm długoletnich, bo gdyby spojrzeć na rynek samochodowy świata, to jest on nadal zdominowany przez producentów powstałych mniej więcej 100 lat temu w większości, czy kilkadziesiąt lat temu w przypadku azjatyckich firm. I tym aktorem, czy grupą aktorów, którzy próbują tę sytuację zmienić, są przede wszystkim producenci chińscy i w tej chwili rozwijający się głównie bardziej rynek zewnętrzny, ale próbujący teraz eksplorować rynek europejski. I tu sposoby są dwa lub trzy. Pierwszy sposób to jest oczywiście eksport tych samochodów do Europy. On być może się spotka z ograniczeniem celnym, nad którym Unia Europejska w tej chwili dyskutuje. Drugi sposób to jest przejmowanie części marek europejskich. To też się dzieje w przypadku Volvo czy brytyjskiej marki MG, wygaszonej na pewien czas, a w tej chwili znowu reaktywowanej. Chińskie firmy przejęły te marki, tym samym mają przyczółki do otwierania produkcji w Europie, ale jednocześnie, co słyszymy w przypadku Węgier czy Serbii, jest próba otwierania chińskich zakładów produkcyjnych także w Europie, co wpłynie na obejście tego ograniczenia zasadnego, które Europa próbuje wprowadzić. Więc to są te trzy sposoby eksploracji innych rynków niż rynek wewnętrzny, przez firmy, które dotąd głównie się bardziej o rynek wewnętrzny rozwijały, rynek Chin. Rynek afrykański. Padło pytanie o to, jak ten Afryka w całym układzie globalnym wygląda. Nie jest rynek afrykański pod względem momentów oczywiście sprzedaży nowych samochodów istotnym rynkiem. Produkcja, sprzedaż nowych samochodów jest względnie wysoka jak na Afrykę Północnej i południowej części, czyli RPA. W Algierii jest produkcja także samochodów francuskich, Egipt, Tunezja i właściwie w tych krajach koncentruje się, jeśli chodzi o Afrykę, produkcja, ale także zwiększa sprzedaż. Pozostałe kraje to jest głównie handel międzynarodowy samochodami używanymi, a ten handel nowymi samochodami jest w dość niewielkich ilościach. Czy to, co dzieje się współcześnie, ma jakiś inny wymiar niż to, co działo się w Stanach Zjednoczonych czy Europie Zachodniej w pierwszym okresie rewolucji motoryzacyjnej? To w tym sensie jest to proces inny, że w tym pierwszym okresie w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej rynki krajowe rozwijały się bardziej o krajowych producentów i krajowe marki. W związku z komplikowaniem się sytuacji międzynarodowej i internacjonalizacją marek i próbą ekspansji rynków zagranicznych, japońskich marek na przykład od lat 80. na rynku w Stanach Zjednoczonych, czy w ogóle azjatyckich marek w Europie, to tu sytuacja się w tym sensie jest inna, że jest większe zróżnicowanie, ale też nie wszędzie, bo na przykład rynek japoński czy koreański jest zdominowany przez krajowych producentów nadal, mimo tego, że mamy silne marki europejskie czy amerykańskie.
ale z kolei rynek europejski jest już bardziej zróżnicowany, rynek amerykański w dużym stopniu przez koreańskie i japońskie samochody w przypadku segmentu samochodów osobowych obecny, a polska unikalność polega właśnie przede wszystkim na tym, że umasowiamy motoryzację jako społeczeństwo ogólnie poprzez handel samochodami używanymi z innego kraju, czy zakup samochodów używanych w rynku wtórnym innego państwa, co ma wpływ na PKB w tym sensie, że znacznie mniejszą wartość dodaną na rynek wtórny niż rynek pierwotny i generuje mniejszy efekt mnożnikowy i mniejsze wpływy do PKB, ze względu na dużą żalą strefę handlu samochodami używanymi. Musimy kończyć. Duża liczba pytań. Proszę, proszę, żeby wybrać, żeby nie zbyt pamiętać. Te wątki antropologiczne nie są już nie chciałbym tutaj też jakoś nadmiernie spekulować, i co mogę powiedzieć, to to, że w Polsce rzeczywiście zaczęły dominować marki premium, Audi, BMW, Volkswagen, to są te najczęściej importowane samochody z Europy Zachodniej, co może pozwalać stawiać hipotezę, że być może posiadanie starszego auta, elektryk premium czy tam klasy luksusowych jest jakimś spełnieniem ambicji większym niż kupno nowego, w tej chwili może nie tego, ale dalszy na przykład, czy Fiata. To jest jedna rzecz, druga rzecz, mamy jednak dość, znaczy ten import doprowadził do większej liczby aut w segmencie BMW, na przykład, czy większych aut, więc też to jest taka oryginalność polskiego rynku, że nie ma dominacji segmentów B i C, które są na przykład we Francji czy Wielkiej Brytanii znacznie bardziej popularne, tylko importujemy większe auta. Nie wiem, czy to się wiąże z potrzebami transportowymi polskiego społeczeństwa, czy właśnie z tymi ambicjami, że większe auto to jest też jakaś daje jakiś większy powód, poczucie satysfakcji czy spełnienia i ma bardziej wytrzenie antropologiczne niż czysto utylitarne. Więc te dwa faktycznie przewaga dużych aut jednocześnie marek premium może świadczyć o tym, że jest to jakaś podstawa do badań związanych z aspiracjami i z właśnie takim poczuciem tego, że samochód nie jest tylko środkiem, który ma nas przewieźć z punktu A do punktu B, ale jest tak, że jednym się nasz alter ego i trochę to jest jedna z przyczyn tego, jak samochody kupujemy. Niestety niewiele jestem w stanie powiedzieć na temat łańcuchów dostaw, zresztą mało kto jest w stanie je odtworzyć w całości, bo są one tak skomplikowane, że jest trudno coś na ten temat powiedzieć. Jedyne, co mogę powiedzieć, to właśnie zmiana podstaw. Samochód stał się teraz bardziej zdominowany przez elektronikę, co powoduje, że większe znaczenie sprzętu elektronicznego, oczywiście półprzewodników i surowców do jego wytwarzania. Baterie elektryczne z kolei, no to właśnie głównie te surowce, o których powiedziałem, zupełnie inny ciąg tworzenia produktów i produktów docelowych, co też sprawia, że dochodzi do zmian w układzie tych łańcuchów układowości. I myślę, że tyle mogę powiedzieć. Na pewno generują te zakłady docelowe efekt mnożnikowy i tworzenie się lokalnych firm pod dostawcą przy tej fabryce głównej, powiedzmy. W okolicy to obserwujemy czy wokół fabryki Volkswagena we Wrześniu i także w innych miejscach, więc to jest z pewnością podstawa do zdynamizowania rozwoju gospodarczego w skali lokalnej, czyli lokalizacja takiej fabryki generuje także potrzebę produkcji produktów i surowców, przetwarzania również surowców i dostawców. Dostawcy organizują czasami swoją działalność przy tych produktach celowych. Dobrze, więc ma ciekawy temat i bardzo dużo pytania. Bardzo, bardzo dziękuję. I zapraszam Państwa na za dwa tygodnie. Będziemy mówić o społecznej percepcji przestrzeni zielonej Warszawy. Także będą badania z Wydziału Geografii pod przewodnictwem profesor Derek.